Witam Państwa. Nazywam się Marcin Baczyński, jestem prezesem oddziału Zamiejskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Tym razem klub jest organizowany, współorganizowany przez ISSE i przede wszystkim chciałem bardzo podziękować Wydziałowi Elektrycznemu, który to jest jak gdyby kontynuacja naszej podróży, ponieważ od mniej więcej 3 lat przemieszczamy się pomiędzy kolejnymi uczelniami i wydziałami z naszym klubem informatyka. To miło widzieć tyle nieznanych mi twarzy, a wiąże to się oczywiście z tematyką, bo jak tylko pojawia się tematyka bezpieczeństwa, to nagle niespodziewanie pojawiają się tłumy. Dziękuję bardzo i zapraszam. Dziękuję bardzo. Też dziękuję bardzo za zaproszenie. Cieszę się, że mam przyjemność przedstawić dla Państwa, opowiedzieć o bezpieczeństwie aplikacji w kontekście automatyki przemysłowej. Tytułem wprowadzenia i też przedstawienia się nazywam się Michał Kurek. Pracuję w firmie KPMG, gdzie prowadzę zespół zajmujący się doradztwem w zakresie cyberbezpieczeństwa i też jestem członkiem zarządu organizacji OWASP, Open Web Application Security Project. Jest to taka otwarta fundacja międzynarodowa, której głównym celem jest podnoszenie bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Tak, jeżeli chodzi o takie doświadczenia, na co dzień realizujemy coraz więcej projektów w zakresie bezpieczeństwa automatyki przemysłowej. Historycznie było to głównie bardzo, bardzo dużo projektów związanych z bezpieczeństwem aplikacji, stąd też moje zainteresowania i też działalność w OWASP Polska. No i ta prezentacja ma na celu trochę połączyć te dwa światy. Będzie tutaj Grzegorz kolejną prezentację miał też o KSC, Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa, który nakłada na operatorów usług kluczowych obowiązek tutaj wypracowania zabezpieczeń opartych na analizie ryzyka. Chciałem, żeby w czasie tej mojej prezentacji też brzmiało, że w trakcie tych analiz ryzyka też warto popatrzeć na aspekty właśnie bezpieczeństwa aplikacji, gdyż jest tam dużo podatności, jest to dość duże ryzyko operacyjne dla firm. Może parę jeszcze słów na temat OWASP. W ogóle zachęcam Państwa, jeżeli zainteresowani są Państwo tematyką bezpieczeństwa aplikacji, do korzystania z tutaj opracowań OWASP, które są otwarte, bezpłatne, dostępne publicznie na stronach internetowych. W trakcie mojej prezentacji kilka takich flagowych projektów OWASP-owych omówię. No i też zachęcam do zapisania się tutaj na nasze listy osób zainteresowanych działalnością OWASP-u i organizujemy mniej więcej co 2 miesiące spotkania w Warszawie, w Krakowie, też we Wrocławiu, czasami w Poznaniu, gdzie zapraszamy osoby, są otwarte spotkania i można też na nich posłuchać o zarówno bardzo technicznych prezentacji, jak i takich bardziej wysokopoziomowych. Dzisiaj rozpocznę moją prezentację od takiej definicji IoT, Internet of Things, IoT, Industrial Internet of Things. Opowiem o wyzwaniach w zakresie bezpieczeństwa aplikacji właśnie w tym świecie Internet of Things. Skupię się na porównaniu takich środowisk, które no, statystycznie są bardziej znane, środowisk tutaj takich informatyków IT, czym się różnią te środowiska od środowisk OT, od środowiska automatyki przemysłowej. I zaprezentuję kilka bardzo często występujących podatności w aplikacjach, jakie mogą mieć implikacje w środowisku IoT. I już wspomniałem, trochę opowiem o takich kluczowych projektach OWASP. To są bardzo dobre materiały jako punkt wyjścia do podnoszenia bezpieczeństwa aplikacji. I na koniec też no, mam nadzieję, że wywiąże się jakaś dyskusja i będziemy też mogli wymienić swoje doświadczenia. Jeżeli chodzi o definicję Internet of Things, zasadniczo można ich spotkać wiele. Przytoczyłem tą najbardziej
często występującą Gartnera, która pokazuje, że to jest sieci urządzeń, obiektów, które no z jednej strony mają możliwość odbierania rzeczywistości, czy jakieś tam czujniki rejestrują pewne stany, zmiany w stanach i są w stanie też wchodzić w interakcje ze środowiskiem. Natomiast bardzo mi się podoba ta druga definicja, która akcentuje to, że tak naprawdę Internet of Things jest to interfejs pomiędzy światem cyfrowym, cyberprzestrzenią, a światem fizycznym. I tutaj w związku z tym pojawiają się naprawdę nowe zagrożenia, które mogą być dla zdrowia, życia, które no, w dużo mniejszym stopniu występują w tej cyberprzestrzeni. Ostatnio na systemy automatyki przemysłowej mówi się bardzo często IIoT, co akcentuje Industrial Internet of Things, akcentuje, że jest to podbiór właśnie internetu rzeczy. I rzeczywiście jest to też szereg urządzeń, które sterują pewnymi procesami, natomiast bardziej występują w przemyśle. Można się zastanowić, czy to trochę nie dziwne połączenie właśnie tego przemysłu i internetu. Cały czas, i to też niestety pokutuje to przeświadczenie wśród wielu osób, takie, że jednak systemy automatyki przemysłowej są galwanicznie odseparowane od internetu. Natomiast no, okazuje się, że niestety jest to mit. Dziś, żeby efektywnie zarządzać biznesem, potrzebna jest bieżąca informacja z systemu sterowania produkcją i systemy te są coraz częściej oparte na stosie TCP/IP, są połączone z sieciami biurowymi, które to połączone są z internetem. Czasem naprawdę jest dużo niedociągnięć, jeżeli chodzi o odseparowanie tych sieci i dzisiaj mamy naprawdę dużo wyzwań, aby zabezpieczyć skutecznie właśnie systemy automatyki przemysłowej. Tutaj taki klasyczny z opracowań NIST-a schemat, jak wygląda właśnie system sterowania, którego sercem jest sterownik, który steruje jakimś procesem, odbiera dane z czujników, ma też możliwość właśnie interakcji z tym procesem poprzez jakieś siłowniki. I jeżeli chodzi właśnie o tą warstwę aplikacji, którą chciałem poruszyć w czasie tej prezentacji, no ona już na tym ogólnym schemacie pojawia się zarówno w systemach zdalnej diagnostyki, utrzymania, systemy właśnie sterowania, jak i w interfejsach użytkownika HMI, które coraz częściej są interfejsami opartymi na przeglądarce. Więc wszystkie takie klasyczne podatności, które mamy właśnie w systemach przeglądarkowych, też zaczynają odnosić się do sterowników. Wspomniałem już o tym bardzo ważnym aspekcie, którym jest połączenie cyberprzestrzeni ze światem fizycznym. Jest to na pewno to, co łączy IoT i IoP. I w związku z tym łączy te dwa światy również to, że pojawiają się zupełnie nowe ryzyka. Są narzędzia, znaczy urządzenia monitorujące stan naszego zdrowia, czy nawet aplikujące lekarstwa. Naruszenie bezpieczeństwa, integralności tych urządzeń może być, no, mieć katastrofalne skutki dla życia. Tak samo urządzenia medyczne, no niestety mają też w sobie dużo podatności, to są sprzęty o bardzo długim czasie życia, po kilkunastu latach już są wykorzystują niewspierane przez producentów oprogramowanie, bardzo często są bardzo podatne, nie zawsze są dobrze odseparowane od zagrożeń zewnętrznych. I te zagrożenia, cyberzagrożenia przenoszą się i na potencjalne zdrowie pacjentów.
A w przemyśle również są jeszcze większe zagrożenia dla środowiska czy dla życia. Może nastąpić na przykład w przypadku rafinerii wybuch, czy tego typu zagrożenia są coraz bardziej realne. W ostatnim roku było dość głośno na temat nowego malware'u Triton, który był skierowany na sterowniki wykorzystywane w systemach SIS, czyli systemach, których celem jest zabezpieczenie procesu. To są odseparowane od tych takich normalnych systemów sterowania produkcją oddzielne systemy, które monitorują parametry bezpieczeństwa procesu. W momencie, kiedy te parametry wychodzą poza jakieś bezpieczne marginesy, no te systemy dbają, odcinają, no tak reagują, żeby przywrócić proces do normalnego funkcjonowania. Ktoś, kto stworzył malware mający na celu zakłócenie pracy tego typu systemów, mógł mieć na celu wywołanie jakiejś katastrofy czy działań takich, które się mogą wpisywać w pojęcie coraz częściej pojawiające się w różnych opracowaniach dotyczących bezpieczeństwa, jak cyberterroryzm czy cyberwojna. Internet of Things to niewątpliwie przyszłość, która nas czeka. Okazuje się, że obecnie to już kilkukrotnie liczba podłączonych urządzeń jest większa niż liczba ludności na całym świecie, a okazuje się, że to zaledwie ułamek, około 1% tego wszystkiego, co byłoby sensowne, uzasadnione biznesowo, żeby podłączyć do internetu. Czyli widać, że tu jest ogromna przestrzeń i w najbliższych latach coraz więcej urządzeń będzie włączanych. No i niestety coraz większe będzie też wyzwanie z perspektywy bezpieczeństwa, bo tak jak w przypadku komputerów, oprogramowania, dużo łatwiej jest zapewnić bezpieczeństwo poprzez wgrywanie różnych łat, aktualizację bezpieczeństwa. W przypadku urządzeń ciężko jest zapewnić jakiś upgrade firmware'ów. Po kilku latach te urządzenia po prostu już są zastępowane nowymi wersjami. Nikt już nie utrzymuje bezpieczeństwa starych urządzeń, a one wciąż funkcjonują. To są różnego rodzaju wyzwania, z którymi jakoś świat będzie musiał sobie poradzić. Też niestety, jeżeli chodzi może o ten Internet of Things, mamy z jednej strony właśnie taki rynek konsumencki. Niestety tutaj bezpieczeństwo nie jest priorytetem. Też konsumenci, tutaj cena jest głównym priorytetem i stąd wiele z tych systemów zawiera fundamentalne luki w bezpieczeństwie. Co dla osób tutaj ze świata biznesu może być niepokojące, coraz częściej są trendy, żeby te rozwiązania ze świata takie consumer IoT implementować w biznesie. Bardzo warto jest, zanim podejmie się takie decyzje, zrobić gruntowną analizę ryzyka. Już często po takiej analizie zagrożeń związanych z wdrożeniem danego rozwiązania pojawiają się pewne kwestie, które mogą być dla przedsiębiorstw nieakceptowalne, jak nie wiem, korzystanie z jakichś interfejsów chmurowych i przetwarzanie wrażliwych danych na zewnątrz poza kontrolą. Tego typu kwestie wychodzą już przy takim pierwszym spojrzeniu na dany system. Warto też, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo IoT, pamiętać o tym, że bezpieczeństwo IoT to nie jest tylko bezpieczeństwo urządzeń, tylko to jest bezpieczeństwo całego ekosystemu. Ja dla przykładu opowiem o takim projekcie, w którym mieliśmy okazję testować bezpieczeństwo systemu do monitorowania floty pojazdów. To było wiele czynników takich urządzeń instalowanych w samochodach, które komunikowały się z centralnym serwerem poprzez sieć GSM. To obsługiwało wielu klientów rozwiązanie. I oczywiście z jednej strony było wiele
bardzo istotnych błędów, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Jeżeli chodzi o samo zabezpieczenie urządzeń, nie było żadnych zabezpieczeń. Praktycznie każdy, kto mógł się dostać do danego APN-u, miał możliwość zdalnego upgrade'u firmware'u, w ogóle zmiany tego firmware'u na tych urządzeniach w samochodach. Nie było żadnego uwierzchniania i komunikacji z tymi urządzeniami. Natomiast krytyczne błędy pojawiły się w aplikacji, bo okazało się, że mechanizm zarządzania sesją w tej aplikacji był na tyle źle zorganizowany, że można było jako jeden klient oglądać dane wszystkich innych klientów, odpowiednio manipulując danymi przekazywanymi między przeglądarką a aplikacją. I stąd właśnie chciałem jakby też podkreślić, że bezpieczeństwo urządzeń to jedno, ale tak naprawdę w tych rozwiązaniach krytyczne błędy mogą się pojawiać w innych miejscach i z moich doświadczeń i mojego zespołu bardzo często tym miejscem jest właśnie interfejs aplikacyjny, gdzie łatwo o błędy. I tutaj w jednym z raportów tutaj analizowali bezpieczeństwo urządzeń IoT. Okazało się, że prawie wszystkie interfejsy webowe rozwiązań IoT posiadały fundamentalne błędy. Z kolei doświadczenia mojego zespołu z pentestów, zrobiliśmy kiedyś analizy tego podatności, jakie identyfikujemy na próbce ponad 100 raportów. I takim głównym wynikiem było to, że aż 83% z testowanych przez nas aplikacji zawierało podatności co najmniej o takim priorytecie wysokim, które oznaczało, że można było na przykład uzyskać co najmniej dostęp do sesji innego użytkownika, do jego danych. Im bardziej ta krytyczność rosła, to łącznie z tym, że można było mieć dostęp do wszystkich danych w bazie danych tej aplikacji, czy tego typu istotne zagrożenia. Okazuje się też, że firmy mają bardzo duży problem z eliminacją, identyfikacją i naprawianiem krytycznych podatności i wysokich podatności. To dla kwestii takich o priorytecie wysokim to pół roku niewiele lepiej jest, jeżeli chodzi o kwestie krytyczne. Bardzo długi jest czas takiego okna, w którym aplikacja jest podatna. Przez to naprawdę bardzo duża ilość aplikacji produkcyjnie wykorzystywanych posiada istotne podatności, bo tylko jest kwestia tego, że no nie zawsze, czasem te podatności wymagają konta, zalogowania się, nie zawsze są tak naprawdę dobrze testowane przez hakerów, jeśli mogę tak powiedzieć. I czasem udaje się, że taka aplikacja dość długo funkcjonuje zanim z krytyczną podatnością. Też inne opracowania pokazują, że w świecie Internet of Things istnieją też takie problemy, właśnie jak zapewnienie podatności danych. Bardzo często nie są wdrożone jakiekolwiek wymagania dla haseł. Problemy też z szyfrowaniem. Tutaj są troszeczkę lepsze statystyki, jeżeli chodzi o ten interfejs webowy, ale no wciąż większość aplikacji ma bardzo duże słabości w tym zakresie. No i to, o czym też wspominałem w tym przykładzie, brakuje zabezpieczeń kryptograficznych, te szyfrowania, ale też jakieś podpisywania możliwości upgrade'u danych urządzeń, przez to są też podatne na tego typu ataki. Chciałem teraz wrócić do świata industrial IoT. To jest tak naprawdę, systemy automatyki przemysłowej są bardzo często elementem infrastruktury krytycznej. Na co dzień tego typu systemy spotykamy we wszelkiego rodzaju procesach wytwarzania czy jakieś sterowania procesami technologicznymi. Też oczywiście energia elektryczna, logistyka, transport.
Tutaj chciałem się troszeczkę skupić na takim modelu referencyjnym ISA 99. To jest takie modelowe ułożenie pod względem bezpieczeństwa architektury systemów sterowania automatykowo przemysłowo. Na samym dole taki poziom zerowy to są po prostu czujniki, siłowniki, czyli bezpośrednie urządzenia, które sterują danym procesem. Oddziałują może na proces, bo sterują sterowniki, to już jest poziom wyżej. I na poziomie drugim to są już systemy do zarządzania, znaczy często rozproszonymi geograficznie sterownikami, systemy SCADA, DCS. I jeszcze z warstwa wspierających serwerów, jakichś testowych, serwerów pomocniczych. I bardzo ważna rzecz, która właśnie występuje i powinna występować w systemach automatyki przemysłowej, no to jest ten DMZ. My DMZ najczęściej kojarzymy ze strefą zdemilitaryzowaną, która występuje pomiędzy siecią komputerową a internetem. W tym przypadku jest to DMZ pomiędzy siecią biurową, a siecią automatyki przemysłowej. Kluczowe jest to, aby zminimalizować ruch wychodzący, wchodzący pomiędzy tymi dwoma sieciami do absolutnego minimum. Natomiast realia są takie, że geograficznie no dzisiaj nie za bardzo da się odseparować te sieci i po prostu stąd powinno być to możliwe bezpiecznie zrobione. Nawiązując do tematyki tej prezentacji, bezpieczeństwa aplikacji, warto też spojrzeć na pewne statystyki dotyczące rozkładu podatności charakterystycznych dla automatyki przemysłowej, w których warstwach najwięcej się znajduje. Otóż większość tych podatności to jest właśnie warstwa nadzoru sterowników, gdzie mamy właśnie interfejsy aplikacyjne. I bardzo dużo podatności znajduje się w systemach sterowania, w systemach SCADA, DCS, w interfejsach HMI. Chciałem też, ponieważ tematyka bezpieczeństwa systemów automatyki przemysłowej no jest stosunkowo nowym tematem. Większość ze specjalistów wywodzi się ze świata IT. To chciałem chwilę omówić też takie główne różnice między światem IT a światem IIoT. Jeżeli chodzi o kadry, dostępność specjalistów, no to może ogólnie jest słabo, tak powiem kolokwialnie. Ostatnio rzeczywiście, jeżeli w różnych badaniach też pytamy firmy, co jest największą barierą dzisiaj w budowaniu bezpieczeństwa, to tak jak kilka lat temu zawsze numerem jeden, odpowiedzią numer jeden był problem z pozyskaniem środków pieniężnych, budżety były największym problemem. Dzisiaj okazuje się, że ten no, również bardzo istotny, i to zawsze będzie istotny problem, zszedł na drugi plan. Numer jeden problemów polskich firm to dzisiaj jest pozyskanie pracowników odpowiednio wykwalifikowanych. Jest to problem światowy, dość mocno jakby też oddziałuje ten światowy brak na nasz rynek, gdzie powstają też centra usług wspólnych w tym zakresie i dodatkowo wysycają rynek specjalistów. Ale jeszcze większym wyzwaniem jest właśnie w IoT, gdzie oprócz takiej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa potrzebna jeszcze jest wąska specjalizacja w zakresie automatyki przemysłowej. No, trend jest taki, że coraz więcej kompetencji IT jest potrzebnych w tym świecie automatyki przemysłowej i myślę, że też będzie coraz łatwiej, ta świadomość też rośnie, więc powinno być tutaj troszkę lepiej. Jeżeli chodzi w ogóle o samą specyfikę systemów informatycznych, w świecie IT te systemy trochę są budowane na takiej zasadzie, że mamy dość nowy sprzęt, często przewymiarowany względem potrzeb. Przetwarzanie jest na zasadzie bez effort, po prostu są na tyle
płatności czy rozwiązania infrastrukturalne, że można sobie na to pozwolić. W przypadku IoT mamy bardzo często w systemach sterowania automatyką przemysłową zupełnie inne architektury systemów operacyjnych, to są systemy czasu rzeczywistego. Są tutaj duże ograniczenia, jeżeli chodzi o wydajność, o możliwość skalowalności tego typu rozwiązań. Coś, z czym takie zupełnie inne wyzwania niż w przypadku IT. Ale trendem jest to, że zwiększa się wydajność też tych urządzeń automatyki przemysłowej. Przewijało się już to na poprzednich slajdach, to, że zmienia się tak naprawdę profil ryzyka. W przypadku systemów komputerowych głównie mamy do czynienia z ryzykiem w postaci strat finansowych, strat reputacyjnych, ale głównie jest to takie odbicie mierzone w stratach finansowych. Natomiast w przypadku IoT oczywiście reputacje, straty finansowe też tutaj występują i są bardzo istotne, natomiast pojawiają się dodatkowe zagrożenia, takie jak ryzyko utraty życia czy skażenia środowiska. I z perspektywy tak klasycznej spojrzenia na zagrożenia, bardzo często w świecie IT myślimy głównie o poufności, o zapewnieniu poufności, integralności danych, oczywiście dostępność też jest bardzo istotna, natomiast w przypadku automatyki przemysłowej to dostępność jest tak absolutnie krytyczna, często poufność w ogóle nie jest problemem, integralność no, raczej jest, ale też z uwagi na to, że no, proces może być zakłócony, tak? Czyli wyciągłość. I bardzo ważny aspekt, właśnie jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, systemy IT no już są coraz częściej projektowane z myślą o bezpieczeństwie. Systemy automatyki przemysłowej, one były i są jak najbardziej też projektowane z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa, ale bardziej nakierowane właśnie na tą ciągłość działania. Czyli co się stanie, jeżeli jakiś sterownik przestanie działać, jest jakaś awaria, to te systemy są niezawodne i jest to przemyślane, żeby sobie poradzić z taką awarią. Natomiast nie były historycznie te systemy projektowane z myślą o tym, że mamy jakiegoś inteligentnego aktora w sieci, który de facto, czyli jest cyberatak i trzeba sobie z takim zagrożeniem poradzić. Coraz częściej rośnie świadomość w tym obszarze i ten aspekt się już pojawia, ale historycznie nie miało to miejsca. Z kolei na plus, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo systemów IoT, można wskazać to, że są to trochę bardziej statyczne, przez to łatwiejsze do ochrony środowiska systemy niż systemy komputerowe. Tam na zasadzie whitelist bardzo trudno jest tak zdefiniować i ograniczyć dostępy, żeby na tej zasadzie realizować politykę bezpieczeństwa. W przypadku IoT jest to bardziej możliwe. W świecie IT istnieją, cały czas są wymyślane nowe, to jest jakby no, ciągły wyścig z pojawiającymi się cyberzagrożeniami producentów oprogramowania, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Natomiast w świecie IoT bardzo długi czas nie było dedykowanych narzędzi. Teraz pojawiają się już, przez jakiś czas były dostosowane po prostu narzędzia ze świata IT. Natomiast ostatnio powstają dedykowane narzędzia, więc tutaj jest duża zmiana. I dwa ostatnie aspekty, na które chciałem zwrócić uwagę, które są według mnie kluczowe, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo IoT. Pierwsza rzecz to jest obawa przed jakimikolwiek zmianami w tym środowisku. Właśnie z uwagi na tą konieczność zapewnienia dostępności, żeby te procesy nie zostały produkcyjne, technologiczne, nie zostały jakkolwiek zakłócone, jest bardzo duża awersja do wprowadzania zmian. Czasem wynika też ona z kontraktów, które są
podpisane z dostawcami, firmami utrzymującymi tego typu infrastrukturę, które po prostu nie pozwalają na jakiekolwiek zmiany, znaczy kwestie gwarancji. Dobra się. Mogą zostać utracone. W świecie IT to zmiana jest utrzymanie systemów bardzo daleko, to są cyklicznie zmiany realizowane w świecie automatyki przemysłowej. Czasem są systemy, które w ogóle nie są dotykane. A powinny być, bo tak jak w świecie IT mamy systemy projektowane w jakimś horyzoncie kilkuletnim, to w świecie automatyki przemysłowej to są często dziesiątki lat. Wiadomo, że po kilkunastu latach już nie ma systemu operacyjnego, który byłby jeszcze wspierany przez producenta, więc to, co obserwujemy, to po prostu przestarzałe systemy, które mogą być w bardzo łatwy sposób przejęte przez hakera, jeżeli ma dostęp do takiej sieci. I nawet jeżeli są jakieś łaty bezpieczeństwa, no to z uwagi na omówione wcześniej problemy, no one najczęściej nie są aplikowane. Dlatego kluczowym z perspektywy bezpieczeństwa potrzebą, jeżeli chodzi o właśnie zabezpieczenie tego typu środowisk, jest ta odpowiednia segmentacja sieci i separacja, filtrowanie ruchu pomiędzy poszczególnymi segmentami. I jak się to, ta specyfika ma na właśnie temat główny prezentacji, czyli bezpieczeństwo aplikacji. Takie aspekty jak brak uwzględnienia bezpieczeństwa przy projektowaniu systemów automatyki przemysłowej, brak możliwości aktualizacji bezpieczeństwa, też tak naprawdę ograniczenia w możliwości testowania bezpieczeństwa. Często nie ma środowisk testowych, są za drogie, żeby stworzyć. Jest obawa przed dostępnością tych systemów, więc po prostu testy bezpieczeństwa się nie wykonuje się. Mówię o takich pentestach na środowiskach SCADowych. Efekt jest taki, że bardzo często występują tam krytyczne podatności. I teraz chciałbym mówić kilka takich najbardziej istotnych podatności, które obserwujemy w świecie bezpieczeństwa aplikacji. Jak one przekładają się na właśnie tą specyfikę IoT, systemów automatyki przemysłowej. Jeżeli chodzi o podatność cross-site request forger, jest to podatność polegająca na akceptacji przez aplikację wszelkich żądań, które pochodzą z przeglądarki, do których jest dołączony już uwierzchniony identyfikator sesji. Najczęściej w specyfice automatyki właśnie przemysłowej występuje taka sytuacja, że operatorzy na stałe mają sesję w aplikacji, są stale uwierzchnieni. Jeżeli w jakiś sposób nakłonimy ich do wykonania przez przeglądarkę zapytania dokładnej na ten rodzaj ataku aplikacji przez hakera, to może być to wysłanie jakiegoś linka, czy uruchomienie go na podłożonym pendrive'ie w przypadku jakiejś dobrej separacji sieci. Jeżeli mamy problemy właśnie z odseparowaniem sieci i przeglądarka operatora ma dostęp do sieci biurowej, a co gorzej do internetu i wejdzie taki operator na stronę internetową pod kontrolą hakera, no wówczas w takim podatnym systemie może zostać wykonana dowolna operacja, na przykład nie wiem, zatrzymanie procesu biznesowego kluczowego sterownika. Podobny wektor ataku występuje w przypadku bardzo często występujących podatności. Prawie 2/3 testowanych przez nas aplikacji miało jakieś podatności cross-site scripting. W świecie automatyki przemysłowej jest jeszcze gorzej. Tutaj może tylko powiem, nie wchodząc bardzo w szczegóły tej podatności, powiem bardziej pod kątem takich spektakularnych możliwości wykorzystania.
Otóż jeżeli mamy podatną aplikację na cross-site scripting, wówczas możemy zamienić przeglądarkę operatora, który właśnie jest zalogowany do tej aplikacji, w tak zwane zombie, czyli oprogramowanie, które swego rodzaju odpowiada na żądania od strony hakera. I jest możliwe zaimplementowanie ataku, który nazywa się cross-site tunneling, który wykorzystuje taką, zmienia taką przeglądarkę w swoiste proxy i na przykład z sieci niezaufanej, czy to biurowej, czy z internetu można za pośrednictwem takiej przeglądarki łączyć się z tą podatną aplikacją i działać na sesji danego operatora. Czyli można wyobrazić sobie przy jakichś błędach separacji sieciowej, jeżeli operator ma dostęp do internetu ze swojej przeglądarki, haker znajdzie podatność w aplikacji wewnętrznej, może z internetu sterować jakąś krytyczną aplikacją SCADA, sterowaniem automatyką przemysłową. A taki typu injection to już bardziej wymagają dostępu do stacji roboczej. Aczkolwiek przyznam, że to też nie jest, może to nawet jest prostsze niż przełamywanie się przez sieć biurową i włamywanie do automatyki przemysłowej, do sieci automatyki przemysłowej. Niedawno realizowaliśmy projekt taki rectimingowy, gdzie jednym z wektorów ataku było też próba wejścia fizycznego na tereny zakładów produkcyjnych. No i praktycznie bezkarnie przez tydzień chodziliśmy w ogóle niewykryci. Oczywiście tam było dosyć duże bezpieczeństwo na bramie wjazdowej, ale jeżeli się weszło gdzieś od strony tam przez dziurę w płocie, to już można było chodzić po terenie bez żadnego problemu i tak naprawdę mieliśmy dostęp do wszelkiego rodzaju interfejsów, aplikacji i w przypadku, gdy tego typu podatności występują, no można ominąć podstawowe funkcje, jak na to wyszczelnienie i dostać się do danych, zakłócić proces. Kilka na koniec projektów opaskowych. Przelecę je dość szybko, bardziej sygnalizując, że tego typu projekty istnieją, są dostępne w internecie, publicznie dostępne, więc jeżeli ktokolwiek Państwu się przyda, to zachęcam. IoT Project. On składa się z kilku podprojektów. Pierwszy z nich definiuje powierzchnię ataku. Każdy z tych elementów jest opisany z możliwościami zagrożeń, które są dla danych elementów. Warto właśnie tutaj zwrócić uwagę, że właśnie IoT to nie tylko jest device security, ale to jest interfejs chmurowy, mobilny, webowy i tak dalej. I w ślad za tym jest drugie opracowanie. O Was jest znane z Was Top Ten i tych Top Ten bardzo często dla różnych aspektów bezpieczeństwa aplikacji są tworzone. Też właśnie IoT Project tutaj wytworzyło top 10 zagrożeń dla systemów IoT. Jeszcze chciałem powiedzieć o tym, jak zabezpieczać, jak podchodzić do bezpieczeństwa aplikacji i w ogóle dlaczego to robić. Głównie należy to robić dlatego, że po prostu oszczędza się dużo pieniędzy. Im wcześniej zaimplementujemy bezpieczeństwa w procesach wytwarzania oprogramowania, tym mniej nas będą kosztowały naprawa zidentyfikowanych błędów. Okazuje się, że jeżeli błąd zostanie wykryty, powstanie na etapie tworzenia wymagań bezpieczeństwa, to naprawa go na tym etapie prawie nic nie kosztuje. Natomiast dla tego samego błędu, jeżeli on zostanie wykryty już w fazie eksploatacji systemu po wdrożeniu, koszt naprawy tego błędu jest często 100 razy większy niż na tak wczesnym etapie. Więc należy budować bezpieczeństwo w procesach wytwarzania programowania. Tutaj szereg elementów,
których warto pamiętać. A ja chciałem zwrócić uwagę na kilka zestawów najlepszych praktyk. Też publicznie wszystkie te materiały są dostępne, łącznie z opracowaniem Microsoftu, które w tym zakresie jest bardzo często wykorzystywane. Zarówno SDL, jak i OWASP, Software Assurance Maturity Model, o którym za chwilę troszkę szerzej, to są zestawy najlepszych praktyk, które po prostu można próbować jeden do jeden przenosić do swoich procesów wytwarzania oprogramowania. Natomiast PSIM to jest troszeczkę inne podejście, tam największe firmy wytwarzające oprogramowanie benchmarkuje się wzajemnie, są różne benchmarki, można też swoje procesy wytwarzania odnieść do tych opracowań. I tutaj opowiem o OWASP SAM. To jest 12 obszarów, które występują w każdym procesie wytwarzania oprogramowania. Dla każdego z tych obszarów w tym opracowaniu zostały zdefiniowane trzy poziomy dojrzałości i każdy z takich poziomów dojrzałości zawiera, to jest jakby taka karta z tego opracowania, zawiera zarówno cel kontrolny, który na danym poziomie powinien zostać osiągnięty i jakie czynności kontrolne powinny zostać zdefiniowane, żeby to osiągnąć, łącznie z jakimiś wynikami tych mechanizmów kontrolnych, kosztem, jakie osoby, zasoby ludzkie powinny być zaangażowane, żeby osiągnąć ten cel kontrolny. Jest OWASP SAM też oferuje, są dostępne arkusze, które ułatwiają ocenę, żeby ocenić sobie, na jakim poziomie dojrzałości jest dany proces. Zarówno właśnie w wersji takiej papierowej, jak i gotowe arkusze Excelowe, które pomagają wyliczyć dany rating dojrzałości dla danego procesu. Bardzo polecam, jeżeli Państwo mają potrzebę, żeby usprawnić bezpieczeństwo albo przeanalizować, na ile bezpieczeństwo jest aktualnie zaszyte w procesie wytwarzania oprogramowania, żeby skorzystać z OWASP SAM. Właśnie można sobie w łatwy sposób określić dojrzałość procesu wytwarzania oprogramowania z perspektywy bezpieczeństwa. Można później też wyznaczyć sobie docelową dojrzałość, do której dany proces powinien dążyć i wypracować, korzystając z tej metodyki, jakąś roadmapę inicjatyw potrzebnych do tego, aby osiągnąć odpowiedni poziom dojrzałości. W kolejnej wersji, która jest aktualnie w opracowaniu, będzie taka platforma, gdzie będzie można w sposób zanonimizowany tutaj jakby przekazywać informacje o dojrzałości procesów i będzie można się też zbenchmarkować z innymi organizacjami z różnych branż. I na koniec opracowanie ASVS, Application Security Verification Standard. Ostatnio pojawiła się nowa wersja tego opracowania. Moim zdaniem jest to świetne opracowanie naprawdę dla wielu różnych grup, które mogą z niego korzystać. Z jednej strony deweloperzy mogą czerpać z niego zestaw takich najlepszych praktyk, zabezpieczeń, co powinno się znaleźć w bezpiecznej aplikacji. Dla firm jest to świetny materiał, żeby zlecić i wyspecyfikować bezpieczeństwo w zlecanych na zewnątrz pracach rozwojowych, jeżeli chodzi o aplikacje. W przypadku, kiedy testujemy bezpieczeństwo aplikacji, jest to też zestaw takich najlepszych praktyk, które można wymóc na dostawcach usług testowania bezpieczeństwa, żeby zapewnić spójne podejście do testów penetracyjnych. I na koniec jeszcze, to już jest ostatnia rzecz, modelowanie zagrożeń. Bardzo pomocne, w szczególności w aspekcie IoT. Jak wspominałem o tym, że taka podstawowa analiza zagrożeń, jeżeli w szczególności jakieś rozwiązanie IoT do biznesu próbujemy przełożyć z tego świata konsumenckiego, warto przeprowadzić taką analizę. Modelowanie zagrożeń
to jest taki bardziej sformalizowany sposób przeprowadzania takiej analizy. Zaczyna się od pewnej dekompozycji aplikacji systemu na czynniki pierwsze. Identyfikowane są wszystkie aktywa, które są informacje, które są przetwarzane w danej aplikacji. Moduły oprogramowania, w jaki sposób te informacje przepływają pomiędzy modułami. Tworzone są pewne takie strefy i o różnych poziomach zaufania. I następnie mamy detektorów, tak, no, zagrożenia, analizę zagrożeń. Kto może chcieć w jakiś sposób wykraść czy wpłynąć na niedostępność tych aktywów przetwarzanych przez aplikację, jakimi technikami będzie to robił. Po takiej analizie możemy de facto zdefiniować, wyznaczyć właściwe zabezpieczenia dla tej aplikacji. I bardzo często, no oczywiście głównym celem modelowania zagrożeń jest unikanie podatności w systemach. Powinno się robić w szczególności modelowanie zagrożeń przy takich bardziej złożonych, nowych wdrożeniach, żeby wyspecyfikować właśnie, jakie zabezpieczenia powinny być wdrożone. Ale też w przypadku właśnie IoT, jeżeli nie wiemy do końca, jak system działa, to takim zastosowanie metody właśnie modelowania zagrożeń pozwala też nam po prostu zrozumieć lepiej aplikację. I samo to zrozumienie tej aplikacji pozwala na zidentyfikowanie naprawdę często krytycznych, takich fundamentalnych słabości, jeżeli chodzi o architekturę bezpieczeństwa. I jest kilka metodyk. Tutaj też jest trochę opracowanie OWASP-owe, które bazują na Stride, to jest też pochodzi z Microsoftowego SDL, ale są też inne dostępne metodyki modelowania zagrożeń. Podsumowując, niestety podatności w aplikacjach IoT, AOT występują powszechnie i mogą zagrozić też życiu, zdrowiu. W szczególności, jeżeli to, czego zacząłem w kontekście KSC, musimy zrobić analizę ryzyka, no mocno sugeruję, żeby te aspekty aplikacyjne również włączyć w tego typu rozważania. Oczywiście, jeżeli już chcemy podejść do budowania bezpieczeństwa, w kontekście aplikacji powinno być jak najwcześniej włączane w proces wytwarzania. No i zachęcam właśnie do tutaj zapoznania się z bardzo bogatym dorobkiem OWASP-u, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo aplikacji. Dziękuję bardzo. Nie wiemy.
No to zaraz zobaczymy. Tak, są aktorzy na tym naszym rynku. No to są aktywiści, tego jest sporo. Są insiderzy, kryminaliści, terroryści i rządy. To wszystko jakoś współegzystuje, działa, wspiera się wzajemnie. To oczywiście są pokazane ilości, skalę, jakie jednak działają, ale to można sobie przeczytać, nie będę o tym szczegółowo mówił. To jest sposób powiązania tych wszystkich grup. Te grupy są naprawdę, one bardzo ciekawe, jak ktoś popatrzy, to narody też są powiązane i wiadomo z terrorystami, i z aktywistami, a nawet z kryminalistami się zagadzają. I to dochodzimy do sedna. Stąd też informacje. No to państwa urządy. Każdy ma taką zamówkę, że jest jeżeli. Mówię, że ktoś ma, kto nie ma sprzęt smartfona w kieszeni. No, to widzicie państwo co? Tak, a to nie ma dwóch, albo trzech, albo czterech. Proszę bardzo, co nasz smartfon państwo wie? Wszystko. Wszystko wie. My się tym dzielimy. Klikamy na ciasteczka, klikamy. No to zobaczcie państwo, co się dzieje, jak ja daję ciasteczka. Klikamy z drobnym ciasteczka. Ile od nas informacji wyciąga od razu? Tak jednym drobnym strzałem. Tak, cookies, kupiliśmy i jesteśmy już. Prawda, że to ładnie wygląda? W tylu miejscach od razu jesteśmy. Czy to jest wykorzystywane? Jasne. Jest taka firma izraelska Pegasus, która też o tym wie. Z tego się dzieje. Teraz proszę, żeby na prezentacji, która pójdzie dalej, czyli na YouTube nie było paru następnych slajdów, bo to jest Pegasus, jest stworzony do takich rzeczy jak działania w skali firmy. To jest sporządzone przez taką firmę, która broni naszych praw. 36 operatorów w 45 krajach. W 10 krajach atakują inne kraje. I to są takie różne dziwne, nie do końca legalne rzeczy, które się w internecie, czyli wyciąga się wszystko ludziom. Co jeszcze państwo dajecie do Facebooka? Proszę bardzo, ile informacji państwo sami dajecie do Facebooka? Informacje, co jakie są na sali, które panu się znajdzie, linie też dają, te same informacje. Albo jeszcze więcej. To są wszystko informacje, które są potrzebne, bo to są informacje handlowe. Zwróćcie państwo uwagę, że Facebook zarabia na użytkownikach 40 miliardów dolarów w 2017 roku. W Polsce troszkę mniej, ale też nie jest. Kto przekazuje dane dla państwa? Poza tym, który już państwo wiecie, to pokażę znany w Polsce pewnie dla państwa z reklamy do telewizji, przekazuje. A jakże? Co się mi pytało o zdanie, czy mamy na to ochotę? A parę innych firm, które państwo możecie wypadnie. Nie znać to, że ktoś tylko wyłączyłem to. A nie szkoda się, ktoś to muszę powiedzieć. O, co jeszcze robi Facebook? No potwierdza, że na przykład 300 milionów haseł użytkowników jest na serwerze niezaszyfrowanych. No komu to przeszkadza? To jest sieć wewnętrznej Facebooka. Tylko dla pracowników Facebooka. Marne 20 tysięcy. Także są bardzo tajne informacje, bardzo dobre, dobrze sprzedawane. A tutaj jak się wyciąga informacje z Facebooka, kto z państwa zna to? Tak całkiem dawno było na Facebooku. Proszę pomóc, co na córkę znajomy. Było takie, bo też takiego widział ktoś z państwa takie ogłoszenie na Facebooku przewijało. Nie dobrze, z kilka tygodni temu. I to było potem wideo, no oczywiście, ponieważ było to wideo z walki, no to trzeba było podać parametry, żeby zweryfikować wiek klienta. Wielu ludzi klikało, podawało te dane, a potem one trafiały do takich różnych danych. A teraz za tym kryje się jeden właściciel po wszystkim danym, który po prostu do danych sprzętu zbiera, żeby jest dostęp do naszego Facebooka. I wyciągać sobie różne informacje. To nie wszystkie są od razu. Mogę zwrócić państwu uwagę, jakie fajne są te domeny. Także fan od wiadomości i tak dalej. Takie zupełnie po prostu sobie kończy do czynienia już zdanie. To no, było też jeszcze, prawda, bonusy, to akurat taka planta, ludzie też się dają dane na to zbierać, klikają, opuszczają, no i przekazują do Facebooka, bo komu to przekazują. Co robi Google? Google też jest bardzo miły, współpracuje z Mastercardem, przekazuje dane o zakupach, podróżach i tak dalej, wszystkie informacje z sprzętu kolejnego, oczywiście, żeby sprzedawać, no tylko się tam w świecie nie robi za darmo.
za to jest karana, no to ukarani. A Francuzi go ukarali w marcu tego roku. Komisja Europejska ostatnio to kilkakrotnie, to Państwo wiecie, też się przejął. Muszę Państwo zobaczyli bilans takiej firmy, gdzie plany finansowe na kolejny rok, to zawsze taka rubryczka pod tytułem przewidywane kary. I tam przepisuje stosowną sumę, po prostu biznes jest większy, 3-4% trzeba wpisać na kary, a to nałożą bez szkody nam te kary. No trudno. Czy Microsoft, to jest bardzo ciekawa historia. Wszyscy wierzymy w Microsofta. Zwróćcie Państwo uwagę, że Privacy, taka firma, zwrócenie żoną Holandii, popatrzyła, przyjrzała się, jak przestrzega prywatności Microsoft. Zwróćcie Państwo uwagę. Systematycznie gromadzi dane, Word, Excel, PowerPoint i tak dalej, zwłaszcza w sytuacji, kiedy na przykład napiszemy opcję, sprawdzamy Microsofta wyścig, no to wysyłamy. Myślicie Państwo, że wysyłamy te dane do Europy, zgodnie z RODO? Na pewno. Widzicie Państwo, co ze sobą, to jest ich 20 do 25 tysięcy zdarzeń, które są analizowane przez 30 zespołów inżynierów. Chyba jedna albo dwa są do Europy, pozostałe są różnymi standardami. RODO obowiązuje. Trudno, tak już musi być. Nie mówię już o telemetrii. Państwa transmisji do Microsofta będzie to centralne. Oczywiście są to ogromne ilości danych, które mogą być w stanie przetworzyć, bo można właśnie sprzęty nie są takie wielkie, ale potrzebne zawsze można sobie przetworzyć. Jakie są zalecenia w związku z tym? Co radzisz od Holandii? No, po pierwsze, żeby oczywiście ich grupom nic nie robić. Trzeba tam unikać, bo on też przekazuje dane. Wersja Office dla sieci też nie jest niewidziana. Active Directory dla VIP-ów, no to chyba, jak Pan prezes informatyka, nie będzie to trzeba szczególnie pilnować, bo oni mają dość nonszalanski, powiedzmy sobie, stosunek do przestrzegania bezpieczeństwa, więc trzeba to uważać. A najlepiej to robić, wdrażać Microsofta samemu, po usług danych, a najlepiej założyć sobie jakąś aplikację open source'ową, bo na pewno niczego nikomu nie będzie przekazywała, bo jest. A co jeszcze? No, przeglądarka Microsoft Edge też do niedawna, teraz już to się zmieniło, już nie ma tylu, nie ma już aż 58 wpisów. Nie przekazują do Yahoo i chińskiej sieci społecznościowych danych, ale do nich zostało jeszcze troszeczkę. I niestety do Facebooka tak, ale Microsoft już powiem na te pytania, po co takie działanie? Nie wiadomo. Intel, to Państwo powiedzieli, że hardware Intela miał duże problemy. Ta podatność już ma poprawkę. Ciekawe, czy wszyscy, którzy używają procesorów Intela, zdążyli te poprawki wgrać. A jak nie, no to jest bardzo piękna podatność, którą się wykorzystuje do celów niekoniecznie zgodnych z prawem, znowu mam ten. Tutaj jeszcze druga firma Asus, to tam powiedzieć już Kasperski. Wiem, że mam się do Kasperskiego, podejrzewam, że są różne rzeczy, ale trudno. Tym razem się zasłużył, bo jak macie Państwa komputer, teraz trzeba to zobaczyć, czy w Waszych lajkach wejście nie ma wirusa bardzo dobrego, bo on jest naprawdę działa. To się popierało, jak się robiło update programowania Asusa, to się wykało od razu wirusa. Zresztą to jest dość sprawdzona technika. Nie wiem, czy Państwo wszyscy pamiętacie, wydaje się sprzed dwóch lat, jak na Ukrainie parę systemów się załamało. Właśnie na tematy samej zasady. Popierało się update oprogramowania, które dotyczyło systemów, systemu używania pieczywieczy na Ukrainie. To był bardzo świetnie zorganizowany system, bo nie od razu chcieli informacji. Najpierw pobierało się jedną poprawkę w kwietniu, potem się pobierało drugą poprawkę w maju, a potem dopiero wtedy zaatakowali. A było to tyle sprytne, że nie wiem, czy Państwo wiecie, nawet polskie firmy, mimo że mówicie, że komuś się nie stało, nie miały z tym problemu. Jak mówię o czasie, kwiecień, maj, czerwiec. Jedna z firm w Polsce zobaczyła, że ma tego wirusa, próbowała go wyrzucić i okazało się, że w ściągnie do SBK, ale niestety SBK też miał wirusa. Miesiąc wcześniej backup też miał wirusa. I dwa miesiące wcześniej też miał wirusa, a wcześniej czegoś nie mieli. I już jest wystawiony system na nowo.
I to jest podobna operacja wykorzystana przez Airbus, jak to też Państwo Airbusem, Boeing, też mieli problem, do tego się nam przyznali, oczywiście nic się nie stało. To tylko nie, tylko chwilowe wyłamanie, panują nad sytuacją, tak naprawdę jest, to się dopiero okaże. Tego tak naprawdę nie wiemy. Jak chcecie Państwo, to jest telefon do rzecznika prasowego, może wam to się powie. Kto z Państwa używa WordPressa? To jest dobre zagadnienie. Nikt? To jest takie dość popularne oprogramowanie. No ma lukę, ma. Wszyscy oni wiedzą, ale nie wszyscy nagrywają poprawki, bo i po co. A są takie crawlery, takie robaczki, które sobie chodzą po sieci. I tak sobie wyłamują się, dopisują różne pluginy, różne takie inne rzeczy robią. No i już. I co mogą zrobić? No, mogą sobie wykorzystać przestrzeń dyskową, przejąć kontrolę nad formularzami kontaktowymi, mogą wyjść malware, sobie poszedł dalej, ten to będzie przeszkadzał, mogą sobie zrobić nową reklamę, a najlepiej co mogą zrobić, to mogą wykorzystać bazę klientów i wysłać swojego konta i co więcej, konsekwencje poniesie właściciel WordPressa, bo tak go wskaże każdy system komputerowy, będzie zadziałał tego konta. Kłania się robi. A to jest taka historia, że nawet potrafi wymyślić aktualizację Firefoxa. Człowiek się nie orientuje, czasami pisze, że prawda, opisze, bo to robimy, update. Wchodzi WordPressa, masz nieaktualnego Firefoxa, zaktualizuj. No to aktualizujemy. O. Update Firefox, prawda, idzie sobie coś. No i już. I poszło. I potem się pojawia, o, na przykład takie ogłoszenie, albo jakieś inne. Które zupełnie nie chcieliśmy. Tego po prostu przejął odpowiedzialność nasze urządzenie. O. A co u nas? Mówimy tak o całym świecie. W Polsce, no właśnie z WordPressa wyciekło trochę danych z takiej firmy Freshmail. Jak bierzecie Państwo udział w eventach, albo trendujecie, korzystacie z Freshmaila, no to pewnie Wasze dane już pojechały sobie gdzieś tam. Kto się do czegoś wykorzystuje. Danych jest trochę, bo i adres mailowy, stanowisko, nazwa firmy, telefon, tak dalej, bardzo fajna informacja. I to było teraz, w roku, i nie zostało zgłoszone do WODO, bo właściciele stwierdzili, że to nie jest duże zagrożenie. Że to jest ryzyko, jest średnie albo niskie, no to czy nie muszą zgłosić. No i już, wygłosili. A to dzisiaj, jeszcze to Państwo wiecie, 943 tysiące, pierwsza kara w Polsce, nałożona dzisiaj przez panią prezes Edytę Bielak-Joma. A zobaczcie Państwo, co oni robili. No, mieli 6 milionów rekordów, 6 milionów osób, o których wiedzieli coś, poinformowali 90 tysięcy. To po co więcej. Tych, którzy chcieli, to proponowali, a tych, którzy nie chcieli, to nie proponowali. Nie, poinformowali wszystkich tych, którzy mieli maile. Tak, no, których było wygodnie poinformować. Tak, i wysłali tam, gdzie widzimy tradycyjnie. Tak, w związku z tym, że nie czyli do mniejszości, no to na szczęście nałożono karę. To nie wiadomo, co to za firma? Słucham? To pewnie wiadomo, co to za firma? Nie mogę powiedzieć, ale wiem. Dla kolegów, którzy zajmują się nauką, to informacja, że Elsevier też wyłożył do użytku zewnętrznego, że tak powiem, rodzinne paswory swoich klientów. No, duże prawnictwo edukacyjne, nie muszę powiedzieć, że czytają pracę na uczelni, to znają to prawnictwo, no wyłożyli się nie tak dawno. Marcu tak naprawdę oszło. No teraz wracamy do tego. Jakie są największe problemy? Największe problemy to jest kryptomania. W Polsce jeszcze o tym się mało mówi, nie wiem dlaczego, ale na chwilę do tego dojdziemy, bo wszyscy myślą, że ona się nie tylko powie kryptowalut. O kurczę, to tak nie wiem. Co jest też innym problemem? Następnym dużym problemem, który niestety narasta, to jest wirusy bezplikowe. Jak sobie oglądamy różne programy do czyszczenia wirusów, to one sobie czyszczą, sprawdzają dyski. A który z tych programów sprawdza pamięć? Najskuteczniej. A kryptowalut to właśnie wykorzystywanie pamięci systemów do zyskiwania mocy obliczeniowej, żeby można było ją wykorzystać dalej do kopania walut. No i tu jest parę jeszcze innych zagrożeń, ale czas zrobił, więc nie będę mówił. Tutaj tylko powiem, że
że w tym roku już 200-krotnie wzrosła ilość ruchu związanego z kopalnią kryptowalut. To jest konferencja RESA, która się odbyła teraz. Tam podano i genialnie wpływa na światowe życie energii. Na wszystkie faktory pracują w większym znaczeniu, niż się wydawało. No bo robią coś więcej. Od razu powiem, że głównie to dotyczy, rzadko wykorzystywane są firmy do tego celu, które pracują. Natomiast jak oglądamy filmy, nasze dzieci oglądają filmy z sieci, czy sami oglądamy filmy z sieci, czy używamy systemów gier online'owych. Wtedy mamy stałe połączenie do internetu, łatwo nam te 10-15% pamięci wyciągnąć. Oczywiście pozostaje taka kwestia zagadnienie bardzo prawne. Wyobrażacie sobie Państwo, że idziecie do sądu w Polsce, mówicie, że w mojej firmie ukradziono 15% mocy komputera. Prawda? Teraz co Pani sędzia, czy Pan sędzia na tym powie? Co to znaczy? Jak Pan to zmierzy? Czy ja to Pani zmierzyła? Nie będę już mówił o informatyce, bo wszyscy wiecie, że oczywiście mamy load balancery, w związku z tym tak naprawdę to Pan nie wie, ile tego było, bo to nie wiadomo, czy to w ogóle ukradnie, czy nie ukradnie, w jaki sposób. Więc to jest taka ciekawostka na przyszłość. Jak zapobiegać kryptomajningowi? No to jest trudna sprawa, to tylko naprawdę dobre firewall. Sandboxy, to Państwo, kto z Państwa jest ten sandbox? Chronione środowisko. No dobrze, fajnie. W sandboxach można też wykorzystywać sandboxy, takie operacje, żeby nie było kryptomajningu, no ale to jak widzę niewiele ludzi to ma. A kto z Państwa ma DLP poinstalowane w swoich firmach? To są systemy, które zapobiegają wyciąganiu danych między jedną osobą, 3, 4, no słabo, to wielko, bez systemu spełniających wyciągi danych, ale taki już jest ten nasz świat. A teraz wchodzimy na rynek polski. Lubicie Państwo, prawda, wiedzieć, czy Polacy są dobrzy w cyberprzestrzeni? Są! Od 70 roku znacie Państwo Bagdana Prosiaczek? Prosiak, tak, to jest polski wirus, tak, Polska sobie się przynależy do naszego narodu. Instaluje się pięknie, działa, ale dlatego mówię o tym, bo on już działał od roku 2000, ale teraz wrócił. I według tego, co mówi firma Fortinet, jest bardzo, bardzo aktywny znowu, szczególnie w Polsce. To jest ostatnie pół roku. Zobaczcie Państwo, ile ataków prosiacza. Inna jest jakoś tak mało, a prosiacze na świecie działa, ale w Polsce jeszcze bardziej działa. I skuteczne to wygląda, oprogramowanie, że tak się wyrażę naukowo, bo to byłoby sprawdzać, co my mamy w tych komputerach. No dobrze, teraz mówimy, że będziemy się bronić na różne sposoby. Biometria, prawda, i tak dalej. Mamy telefon, paluszek, naciskamy, nikt się nie wyjaśni. Pewnie się bawi. Nie ma żadnego problemu, proszę bardzo. Na Nowym Jorku, na Uniwersytecie Nowojorskim wymyślono system, że po lewej są te, które rzeczywiste odciski, a te, które oni generowali sztucznie. Byli w stanie. Z pomocą oprogramowania wygenerować sztuczne odciski palców. I to już się robi. A dlaczego? No bo tu jest opisane, po prostu znowu ekonomia. Znaczy dzisiaj cały czas, bo to pieniądze tak naprawdę mówimy, bo to po co działają w tym przestrzeni, monetyzacja działa. A to by się kawałek odcisnął, nie cały. Powiem sobie, co by się działo, gdy chciałbym odcisnąć cały, dokładnie odcisk któregoś palca. Ile razy, ile z Państwa by się nerwiało? Naciskam, a on mówi, że to nie mój palec, a to mój palec, no. Jest tylko kawałek ma coś, to wystarcza, żeby go potem łatwo kłamać. O, znowu się włączył. A jak Państwo myślicie, że to by wszystko, wierzę, bo wierzę, proszę bardzo, też się daje złapać. Jest taka bardzo fajna konferencja, jeśli Państwo mieli okazję być zimą w Lipsku. To jest taka konferencja House Communication. Tam się mówi o najnowszych trendach działaniach hakerskich w Europie, bo w Stanach jest trochę więcej. I naprawdę nawet czy nie źródło nas powiedzieć. Nie ma problemu. Daje się to zrobić. Wydaje się nam, że to już było bezpieczne, że to już jest. Nic więcej się nie wydarzy, proszę. Daje się zrobić. Ale również się daje zrobić, jak się wydaje, że nie można zmienić, to można zmienić. Przemyt narkotyków hiszpański udało mu się zmienić kształt odcisków, tak żeby nie zostały wykryte. Udało mu się zmienić oczywiście kolor skóry, kolor włosów i to było najprostsze, prawda?
Wpadł głupio, no bo po prostu dlatego, że jeździł po stałej trasie, że w końcu ktoś by namierzył, na rzecz ten gość jeździ po tej stałej trasie, co on po co tam jeździ. To była trasa Hiszpania, Afryka, nie będę mówił państwa afrykańskich, został wyłamany. Oczywiście bardzo pisywał. Nie było tego człowieka. To byłby B. No dobrze, to jest dlatego, to jest trudna rozrywka, z takimi ludźmi na świecie jak działają, to trudno. Patrzcie państwo, to jest, dotyczy Polski, to jest PricewaterhouseCoopers, Polska. 8 firm w Polsce jest dojrzałych pod względem bezpieczeństwa informacji. Całe 8%. Pozostałe, to tu dużo mówić. 3% osiągnęło pełną gotowość do roku. To jest badanie z połowy zeszłego roku, więc może teraz już jest nie 3%, ale 7-8% osiągnęło gotowość do roku. A budżety, zwróćcie państwo uwagę, niestety cyberbezpieczeństwo, o czym rzadko się mówi, to jest kosztowne. To Michał, czy to jest kosztowna działalność? Jak dla kogo? Dlatego się oszczędza. To tylko 3% budżetu, ale cyberbezpieczeństwo powinna być połowa, co najmniej. To pytanie. Ważne, czy szybko i dobrze, czy bardzo bezpiecznie? To jest pytanie, które musimy sobie postawić. Może być szybko i dobrze, ale niebezpiecznie. Co jest kluczowe w firmach? 83% firm na świecie cyberbezpieczeństwo jest kluczowe. W Polsce tylko niewiele ponad połowa chyba. Jakoś to będzie. Przyczyny incydentów bezpieczeństwa. To są wszystko badania z Polski, to nie są badania ze świata. To jest właśnie zresztą błąd użytkownika albo wykorzystanie informacji. To jest, zresztą to są trendy światowe. Że niestety największym, najsłabszym elementem całego bezpieczeństwa jest człowiek, bo zawsze daje się jakoś podejść, czyli powiem go wcześniej. Pułapki serwerowe. No my próbujemy temu zaradzić dziennikiem ustaw. Jak na razie, dziennik ustaw okazał się tak, operatorzy usług kluczowych w sektorach energetycznym, paliwowym, transportowym, zdrowotnym, bankowym, a kto z państwa wie, czy szpitale podlegają do ustawy o cyberbezpieczeństwie? Stałem się, że wyłączony. Po prostu z braku kasy. No takie są obowiązki. Obowiązki rzeczywiście są duże, bo to jest, tak wszyscy ludzie o tym energii, to teraz powiem trochę. Obowiązków jest strasznie dużo. Na przykład, skuteczne zapisy, na przykład utrzymanie i bezpieczna eksploatacja systemu informacyjnego. Nie wiem, co to znaczy, ale Państwo może być. Brzmi dobrze. Słucham? Brzmi dobrze. Tak, brzmi dobrze, tak powiedziałem to rewizjonalne. Utrzymanie i brzmi dobrze. Brzmi dobrze, okej, okay. Brzmi dobrze, ale to mówię, ja mówię udarz. Brzmi dobrze też. Brzmi dobrze, prawda? Ciągłość dostawy usług. Objęcie system monitorowania w trybie ciągłym. Ile firm pracuje w trybie, monitoruje swoje systemy w trybie ciągłym? To znaczy 7 razy w tygodniu, przez 24 godziny. Pracujecie państwo takie firmy, które tam monitoruje? A czy w waszej firmie jest objęta tymi usługami kluczowymi? My na to powiedzieć, moja firma, nie powiem jaka jest, nie jest objęta systemem, ale pracuje 24 godziny. Monitoruje system. Ale to jest... Druga bardzo ciekawe, to jest na przykład zapewnia obsługę incydentów. Duża firma transportowa czeka, że zapewnia obsługę każdego incydentu, czy raportuje. I co więcej, raportuje i klasyfikuje te incydenty. Bo te poważne powinny zgłaszać, to wiadomo, no to do CIRT-u odpowiednio, w zależności od branży. Czy tak jest? Nie wiem. A też dlatego okazało się, żeby sprawę ułatwić, albo tego utrudnić, to są bardzo szczegółowe rozporządzenia też do ministra cyfryzacji w tym zakresie, bardzo dokładne. I na przykład trzeba mieć system zarządzania bezpieczeństwem, który wymaga spełnienia normy, powiedzmy tej ostatniej ISO 27001. Podejmuje działania w zakresie rejestrowania i obsługi zdarzeń naruszających bezpieczeństwo zgodnie z normą ISO 22301. Posiadać dokumentację i udostępniać języku polskim i angielskim, czyli nie tylko po polsku.
to są wymagania. Oczywiście no, całodobowa ochrona, to oczywiste identyfikowanie zdarzeń, analizowanie programowania szkodliwego, prawda? To wszyscy potrafimy. Kto z Państwa wie, analizować programowanie szkodliwe na tej sali? Tak, dziękuję. No i zabezpieczać ślady kryminalistyczne na potrzeby organów ścigania. To wszystko wynika z ustawy, rozporządzenia tej ustawy. Co jeszcze? Tu systemy przeciwpożarowe, zwróćcie Państwo uwagę, żebyście Państwo poczytali, jakie okna muszą mieć, jakie ściany, punkt 8, to polecam. Jestem ciekawy, czy którakolwiek serwerowni w Polsce spełnia to kryterium punkt 8. Czyli ściany zewnętrzne o odporności na włamanie równoważnej, odporności muru o grubości 25 cm wykonanego z pomiędzy. To jest przecież prawie bunkier. To są wymagania, które powinny spełnić. Nie. Pewnie dużo. No jest to pełna cegła, więc polecamy. Nie wiem, ile serwerowni z takich miejscach, wszystkie stoją raczej nie aż tak dobrze zabezpieczone, no ale już bym wspominał o klasach odporności dźwigu, na chyba się będzie łatwo. Tu jeszcze powtarzam, analiza kodu, badanie odporności systemu na przebywanie zabezpieczeń, czyli nie ten testy, prawda, chyba powinno gdzieś na sobie spełniać wymagań. No i forensik to oczywiste. Przekładając na język polski i prosty. Czy nasza organizacja jest gotowa na automatyczne rejestrowanie zgłoszeń incydentów? Macie Państwo taki system, taki firmy pracujecie? Automatycznie. Czy ma oprogramowanie i kadry przygotowanie do analizy kodu? Czy nasza organizacja potrafi wykonać badanie odporności systemów informacyjnych na przełamanie zabezpieczeń? Głębokie pentestry. No i organizacja ma oprogramowanie i kadry, które są w stanie skutecznie zabezpieczyć ślady kryminalistyczne na potrzeby organów ścigania. Zapewniam, nie jest to takie trywialne. To nie jest kopii w kleju, jak się każdemu być może wydawać. Ale zabezpieczone ślady. Ale o tym innym razem. No i trzeba jeszcze mieć przeprowadzony audyt raz na 2 lata, co najmniej. Ale żeby przeprowadzić taki audyt, to trzeba mieć którąś z tych certyfikacji. Kto z Państwa ma certyfikację? Ręka do góry. To będzie szukanie z kalendarza, że tak naprawdę będzie tam. Pan jeden, dwóch, super, trzech, no to już jest pan pomykanie. To jest do badania. No i zgłaszanie incydentów do nas. To osoby fizyczne też powinny zgłaszać. Nie wiem, czy ktoś z Państwa miał okazję zgłaszać, ale można. Trzeba, należy. Incydenty. Jest podzielony na operator usług kluczowych i dostawca usług. Podmiot publiczny. W ogóle jest bardzo pięknie zorganizowany, wszystko można przygotować. Natomiast tak naprawdę, tak na co dzień, co należy robić, jak się z takim systemem nie masz zabawek, o których wcześniej mówiłem, to można obserwować na przykład, co robią nasi użytkownicy. Dlaczego też pamiętam, że ja się nie korzysta? Ale dlaczego pracuję w 9 dniach, a mogę się na HP tygodniu? Czyli być na urlop, jak okazuje się, to się robi do systemu i bardzo intensywnie pracuje. Na przykład dostępne do zabranych aplikacji. Albo robi ktoś rekonesans sieci. To warto zobaczyć. Warto też wdrożyć ISO 27000 zabiega. Wtedy ma się zgłosić na mój część problemów, bo zawsze, po pierwsze, zarząd ma szansę skierować środki na zabezpieczenie naszych systemów informatycznych. A po drugie, jest to bardzo wygodne. Nie wiem, czy Państwo widzieliście, że wziąć udział w przetargach publicznych, to często jest tak, że na przykład oferent sobie życzy, że firma musi mieć certyfikat bezpieczeństwa, na przykład ISO właśnie 27000. Tak się nie ma, nie wchodzi do przetargu. Warto o tym pomyśleć. Można zrobić szkolenia, można zrobić kurs i sobie pobawić. O DLP mówiliśmy, że już Państwo macie, wiecie, że sandboxy macie, to już wiemy. A teraz to są tylko największe wycieki, jakie były już na samo zakończenie w ostatnim roku. To jest baza online'owa, aktualizowana na żywo. Niestety nie byłem pewien, czy to na połączeniu do internetu, więc to nie pokaże, że ona działa. Skutecznie największa była wyciek, bo to był zdecydowanie Marriott Hotel. No i to na tyle na dzisiaj. Dziękuję.